Witam Was na spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dzisiaj temat po co światu, czyli po co ludziom Kościół. Ale najpierw chciałem, żebyśmy troszeczkę tak poświętowali wydarzenie, które rozegrało się na scenie politycznej. Mianowicie bardzo duchowe wydarzenie. Bardzo duchowe wydarzenie o głębokim duchowym charakterze.
W większości komentarzy słyszycie różne polityczne reperkusje tego wydarzenia, raczej głupsze, nie? Tak jak mówiłem przy rozwiązaniu ostatniego naszego konkursu, kto w telewizji Idź Pod Prąd, kto uratował przed upadkiem, przed zniszczeniem zakon jezuitów. No i odpowiedź prawidłowa to jest właśnie caryca Katarzyna, która na terenie zaboru polskiego, głównie na Białorusi, zrobiła taką enklawę, gdzie przez prawie że 200 lat hodowała sobie zakon jezuitów. Pod koniec XIX wieku ten zakon znowu został zalegalizowany i ci ruscy jezuici wyszli na cały świat. Jak tam się historia dalej potoczyła, no to wiemy, nie będę tego za bardzo opowiadał, ale każdy praktycznie chrześcijanin, który przynajmniej od czasu do czasu ma w ręku Biblię i nie zaniechał lektury listów apostoła Pawła, czy na przykład Księgi Objawienia, lub też w Starym Testamencie Księgi Daniela i także innych miejsc Pisma Świętego, gdzie jest mowa o końcu czasów, gdzie jest mowa o odbudowaniu tego imperium, które praktycznie chrześcijaństwo rozsadziło od środka, czyli Imperium Rzymskiego, które upadło. Ale Biblia zapowiada już w Starym Testamencie, a potem w Nowym, kiedy to imperium jest w szczycie potęgi. Mówi, że ono upadnie, ale później się reaktywuje. Później się znowu reaktywuje w jeszcze gorszej postaci. W postaci, która już teraz ogarnie tym żelazem, na szczęście zmieszanym z gliną, cały świat, ogarnie cały świat, czyli że powstanie imperium rządzące żelazną ręką narody świata, narody całego świata, które będzie nawiązywało w swojej tradycji, w swoich wartościach, także w swoich metodach, w swoim etosie, w swoich godłach. Przypomnijmy sobie, pod jakimi sztandarami wychodziły dywizje Wehrmachtu na podbój świata. Pamiętacie te rzymskie orły? Dwa imperia współczesne odwołują się do spuścizny Rzymu. To jest Imperium Niemieckie i to jest Imperium Moskiewskie. Te dwa imperia odwołują się wprost. Jeden mówi, że będzie kolejną, najpierw trzecią, teraz czwartą tysiącletnią Rzeszą, a w Moskwie mówi się, że Moskwa, to już nie pamiętam który, chyba trzeci Rzym, tak? Dobrze mówię? Trzeci Rzym. Czyli widzicie, że zapowiedzi biblijne są żywe w naszej dzisiejszej rzeczywistości. To nie jest jakaś fikcja, wiecie, z bajek dla Kubusia Puchatka. To są deklaracje polityków tych mocarstw. Nie tylko deklaracje, ale i realizacje, co jest dużo gorsze. Nie? I kiedy już praktycznie wszyscy myśleli, że sprawa jest pozamiatana, że rząd światowy, odbudowa tego kolejnego Rzymu, tego imperium połączonego z żelaza, czyli z terroru i z gliny, czyli nietrwałości. Zobaczcie, że wszystkie te próby, te tysiącletnie rzesze trwały po kilkanaście lat. Także to jest miara gliny, miara dziadostwa, w tym bezbożnego dziadostwa, w tym imperium, które tak hucznie odwołuje się do tradycji Rzymu. Ale ludzie, którzy nie znają Jezusa, którzy nie znają tych wszystkich zapowiedzi, tak jak Jezus pocieszał swoich uczniów. Mówię wam to, gdy będzie się to działo, po to, że gdy będzie się to działo, żebyście się wy nie bali, ale większość ludzi nie zna. Nie zna tego, co Jezus powiedział. No to widzą, co się dzieje, widzą ten świat, który z jednej strony dąży do, czy może już spada w kierunku moralnej przepaści, ale z drugiej strony widzą już zamordyzm, który się szykuje. Widzą już to. Co rozsądniejsi ludzie widzą to doskonale.
I kiedy wymyślałem, również ja, że rzeczywiście sytuacja jest praktycznie już tylko w złym kierunku, już tylko ostatnie mocarstwo, czyli mocarstwo amerykańskie, zostało po części nietknięte, tylko po części nietknięte przez zgniliznę bezbożności i lewicowości. Po części, bo tak jak niektórzy mówią, ono już jest pod okupacją elit waszyngtońskich, zlewaczałych i zdurniałych. Może niekoniecznie zdurniałych, to mówię o tych niższych szczeblach pracowników. Wyższe elity wiedzą, co robią, wiedzą, w jak diabelskim spisku uczestniczą. Kiedy wydawało się, że to rzeczywiście już jest posprzątane. Dla mnie na przykład takim znakiem był, kiedy serwis YouTube sobie to serduszko wywalił na tapecie, a pod serduszkiem filmik, a pod serduszkiem filmik. Nie wiem, czy pamiętacie. Niedawnośmy mówili o tym z Marianem Kowalskim. Pod serduszkiem filmik, gdzie wręcz apoteozowane są wszelkie zboczenia. Nawet te, które przez dzisiejsze prawo i dzisiejszą tak zwaną naukę, czyli tam powiedzmy te towarzystwa psychologiczne, są uznawane za zboczenia, to w tym filmie pokazane to jest jako nowy manifest ludzkości, że pod tym sztandarem wygramy i zwyciężymy, zjednoczymy cały świat. Mówię, no to tak, jakbym Apokalipsę czytał, tak jakbym czytał List do Rzymian. Nie? Cały świat zjednoczony w jednej wielkiej bezbożności. I tu rzeczywiście nasze dzisiejsze pytanie, po co światu Kościół, jest jak najbardziej zasadne. I o tym będziemy później mówili. Ale oto w tym całym już, można powiedzieć, tej równi pochyłej, czy pikowaniu ku przepaści, pojawia się jasny punkt. Znowu dawny kraj protestancki. Dzisiaj to już wiadomo, że to jest świecki i tam oduraczony poważnie. Świecki i oduraczony poważnie. Ale znowu Wielka Brytania staje na czele buntu przeciwko Rzymowi. Przeciwko Rzymowi, znowu przeciwko Rzymowi. Jakby ktoś nie wiedział, co ustanawia te wszystkie lewackie eksperymenty w Europie, to są traktaty jakie? Nie brukselskie, o nie! Traktaty rzymskie. Traktaty rzymskie. Czyli znowu Albion występuje przeciwko Rzymowi. I cały świat oddycha z ulgą. To, co mówiłem. Rzeczywiście kierunkiem jest piekło. Kierunkiem jest upadek. Ale pojawiają się czasowe pieredyszki, jak to się mówiło kiedyś w Moskwie. Nie? Czasowe zwroty akcji. I kiedy wszyscy już myślą, że to się nie uda, że już jest pozamiatane, że już nas rozdziobią, czy rozjadą walcem, czy zaczipują, czy co tam jeszcze, nagle następuje zwrot akcji. I cała lewizna wyje. Zarówno w Moskwie, jak i w Berlinie. Oczywiście oni będą mówić, że to fajnie, żeby się czasem, wiecie, narody Europy nie obudziły, że oni już przegrali. Nie? To oni mówią, że nie, to planowane, takśmy chcieli, super jest, teraz będzie jeszcze lepiej. No to po coś ta przejmowali tą Wielką Brytanię, jak ma być teraz lepiej? Coś ta nie wiedzieli, jaka jest Wielka Brytania? Że to są wyspiarze? Że dumni? Że wcale nie chcą się integrować? Nie wiedzieliście? Przecież oczywiście, żeście wiedzieli i myśleliście, że się uda ten plan złapać ich w saku i razem z resztą utopić. A oni mówią nie. I nie udało się sfałszować wyborów. Tego bałem się najbardziej, bo lewactwo bardzo uznaje demokrację. Bardzo. Tak jak Pawlak z Kargulem uznawali zawsze sprawiedliwość. Kiedy sprawiedliwość jest? Kiedy jest po naszej stronie. No i właśnie komuniści dokładnie tak samo. Nie? Kot i te sprawy to widzicie, jak wygląda w Polsce. Także mamy duchowe wydarzenie. Te wszystkie polityczne komentarze, dobra, fajne, nie ma to najmniejszego porównania z duchowym aspektem tego, co się stało. Z duchowym aspektem tego, co się stało. Rzeczywiście
wśród ludów jeszcze myślących, ludo sapiens, wstąpiła nadzieja. Wstąpiła nadzieja, że to jeszcze nie koniec. Że jeszcze się odnowimy. Że jeszcze jest szansa powrotu do starych wartości. To jest prawdziwe znaczenie Brexitu. To jest prawdziwe znaczenie. Nie tam, że funt spadnie, czy Polacy będą mieć robotę, czy nie będą mieć robotę. Że jest możliwe w skali całego tego zachodniego świata odwojowanie lewackiej okupacji. To jest znak. To jest właściwa interpretacja Brexitu. Dlatego gdyby nasz Kościół miał dzwon, to co by się dzisiaj działo? Dokładnie tam, kiedy to w piątek rano, tak? Byśmy bili w dzwony. Spytajcie swojego proboszcza, dlaczego w piątek nie bił dzwony? Przecież to właśnie chrześcijańska cywilizacja się budzi. Przecież to jest święto dla całego zachodniego świata. A dzwony cicho. A dzwony przyłączają się do lewackiego wycia. I zaraz wam to pokażę. Zaśpiewajmy coś. Coś triumfalnego. Akurat grenadierów tych angielskich możemy zaśpiewać. Brexit. Uczcimy. Na stojąco, dobra. Bo to jest chyba jeden z najlepszych sposobów, w jaki Kościół może dziękować swojemu Panu za zwycięstwo.
by wyruszyć starczy jeden krok. Równego marszu dźwięk nam gra, przyszekają wiara naszych nas. To Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. To ma rurewczego, gryzą psy. To Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. To ma rurewczego, gryzą psy. Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu brak. Nienawidzą jedni i kochać chcą, na to jedno my mówimy wciąż. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy mrok. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy mrok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieków wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze z Bogiem będzie już. On skrzeszkę wybierz i skos prąd. Na szerokiej drodze bije czarci skąd. Na ślepymi pójdziesz, padniesz w dół. On skrzeszkę wybierz i skos prąd. Na szerokiej drodze bije czarci skąd. Na ślepymi pójdziesz, padniesz w dół. Po co Kościół? Taki temat dzisiaj wybrałem i chciałem, żebyśmy najpierw zastanowili się, jaki Kościół jest światu potrzebny, a jaki niepotrzebny. Poproszę o przeczytanie tych słów Jezusa. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Jezus swoich uczniów, wy, porównał do soli ziemi. Mam nadzieję, że wszyscy zgodzicie się, że ta analogia dotyczy także Kościoła. Bo kim są chrześcijanie? No, dzisiaj to, przynajmniej w Polsce, myśli się, że chrześcijanie to są ci, którzy zostali obsikani wodą w wieku tam 2 tygodni. Nie? Czyli to się nawet nazywa chrzest. No, że to z chrztem nie ma nic wspólnego, to już inna sprawa, ale i chrześcijanin z chrztem nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego. Słowo chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus. A chrzest to tylko w języku polskim jest ta zbieżność. W języku greckim to są całkowicie inne słowa. Zresztą w językach narodów, które budowały swoje słownictwo, także na Grece i Łacinie, też jest to samo. Dlatego na przykład, jak nazywa się po francusku Jan Chrzciciel? Jean-Baptiste. No właśnie. Żaden chrzciciel. Tutaj nie ma. Słowo chrzest to jest baptizo, czyli Jan Baptysta. Jan Baptysta, tu nie chodzi o przynależność wyznaniową, bo dzisiaj jest takie wyznanie baptyści. Właśnie od też słowa chrzest to są no, ci, którzy w wyniku reformacji najpierw ich nazywano anabaptystami, czyli że powtórny chrzest, nie? Jeszcze raz chrzest, no a później oni stwierdzili, tak jak i my, mówimy, jaki powtórny, tamto to nie jest żaden chrzest, to popierdełka jakaś, a nie chrzest, no to w ogóle nie róbmy se jaj, nie? I dlatego już to nie Ana, tylko baptyści, nie? Także słowo chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus. Kiedy słowo chrześcijanin po raz pierwszy zostało użyte? Ano w jednym z pierwszych kościołów, założonych przez apostoła Pawła. Nie, przepraszam. Kościół w Antiochii to jeszcze nie przez apostoła Pawła. On tam był jednym ze starszych. Nie? Wtedy uczniów Chrystusa, czyli zobaczcie, to jest to wy,
po raz pierwszy nazwano chrześcijanami, czyli należącymi do Chrystusa, bo to znaczy słowo chrześcijanin, należący do Chrystusa. Czyli wy, uczniowie Jezusa, albo wy, kościoły, czyli zbiorowiska, skupiska, kubka, hop do kubki, nie? Chrześcijan, uczniów Jezusa, to jest Kościół. To jest Kościół, nie? I to jest sól ziemi, według Jezusa. I teraz, jeśli mamy kawałek kaszanki, no nie, no niech będzie rąbanki, nie? Jest pogoda jak dziś w Polsce, bo rozmawiają, oglądacie nas też być może z jakiejś Islandii albo gdzieś, no to tam może macie troszkę inną pogodę. U nas jest 30 chyba parę stopni, nie? Wszyscy tutaj się roztapiają, wachluje się Radek, bo już tu nie może, chociaż klimatyzacja nawet działa tutaj, to i tak niewiele pomaga. No i wyobraźcie sobie, tak mniej więcej wyglądała codzienność w tym miejscu, gdzie te słowa zostały wypowiedziane, czyli na Bliskim Wschodzie w Izraelu. Nie? No i weźcie sobie kawałek rąbanki. Może być wołowa, żeby było, że koszer i tak dalej. No i połóżcie to właśnie sobie na stole w domu, nawet w cieniu może być. Co się stanie po 2-3 dniach? Trzeba by się wyprowadzić z domu. No właśnie. Dokładnie to się stanie. Dlatego, wiecie, niektórzy żyjąc w dzisiejszym tym świecie cywilizacji zachodniej Unii Europejskiej, myślą, gdzie tu uciekać? Bo śmierdzi. No dokładnie jak w tym domu, gdzie nie ma czego. Co się robiło z rąbanką, żeby nie śmierdziała, nie zgniła, trupem nie capiła? Soliło się. Dużo się soliło, nie? Ale faktem jest, że ile byś tam nie nasolił, to w końcu jednak albo całkowicie wyschnie i się nie tego, albo zgnije. Czyli warto pamiętać, że sól nie zatrzyma całkowicie upadku. To jest jedna z herezji chrześcijańskich. To zdaje się, już nie pamiętam, który z tych katolickich mędrców, ale chyba już nawet ten stary, czyli w miarę mądry, bo wiecie, czym mędrzec katolicki się później pojawia, tym głupszy jest, nie? Ten był na początku, jeszcze go nawet trudno nazwać katolickim, bardziej można by go nazwać chrześcijańskim. Augustyn, nie? To on napisał to Państwo Boże, czy jakieś tak? On chyba sobie... I wtedy zaczęła się właśnie ta herezja, że zbudujemy tu na ziemi raj. Komunizm normalnie później przejął te marzenia. Nie, nie. Tu na ziemi nie zbudujemy raju, nie my przynajmniej. Nie? Ta ziemia, w sensie ludzkość, świat, będzie upadał moralnie. Będziemy tylko to powstrzymywać, tak jak sól nie eliminuje procesów gnicia całkowicie, ale je skutecznie powstrzymuje, opóźnia. To jest rola chrześcijan. Opóźniać, nie zbudować tutaj słony raj na ziemi. Nie? Jak niektórzy, którzy myślą. W każdym razie sól ma za zadanie powstrzymywać gnicie, upadek moralny w tym momencie, upadek duchowy cywilizacji ludzkiej. Ale co się stanie, kiedy sól zostaje, możliwe jest wypłukanie chlorku sodu z soli i zostanie taki biały, jakiś proszek, głównie jakieś inne minerały słabo rozpuszczalne w wodzie, czyli z zewnątrz będzie to wyglądało jak sól. Ale jeśli tym posolisz, to nic nie pomoże. Każdy, kto się zna na soli, bierze to, szczególnie, że wtedy pozyskiwano sól morską głównie, bierze na język, mówi, co to jest? Co to jest? Weź to wyrzuć. Prawdziwa sól miała dużą cenę. Można było naprawdę bogactwo zrobić, jeśli się miało dostęp do źródeł soli jakichś, nie? Do wydobywania czy odsalania i pozyskiwania soli, odsalania wody. Ale jeśli ta sól straci swoją istotę, czyli NaCl, na co się przyda? No, może na przykład do ozdoby mogłaby być,
albo na przykład do murowania. Co Jezus mówi w tym temacie? Na nic. Kościół, który straci swoją słoność, na nic się nie przyda. Na nic się nie przyda. A jaki jest jego koniec? Precz wyrzucony, przez ludzi podeptany. Przez tych, których miał powstrzymywać od upadku. Zostanie przez nich zniszczony. Kościół, który jest słony, nie zostanie zniszczony ani przez ludzi podeptany. Mogą go nienawidzieć, ale nie dadzą rady go zniszczyć. A ten kościół, tylko zewnętrzna powłoka, która zostanie z kościoła, czyli sól niesłona, można tak powiedzieć. Kiedyś badano cukru w cukrze zawartość, tu soli w soli można by zbadać. To, gdzie nie ma soli w soli, zostanie precz wyrzucone, przez ludzi podeptane. Czyli taki kościół, który mówiąc tym językiem nie jest słony, nie jest solą ziemi, jest światu na nic niepotrzebny. Na nic niepotrzebny. Obić o co? O kant stołu, żeby ktoś nie myślał. Nie? A jak se ktoś pomyśli, to jego. Dobra. To teraz wam coś pokażę. Czytajcie. Tak. Kardynał Reinhard Marx wzywa Kościół katolicki, by przeprosił gejów za swój stosunek do homoseksualizmu. I cytat. Kościół powinien zacząć spoglądać pozytywnie na związki homoseksualne, choć nie można ich nazywać małżeństwami. Dodał, że relacja między dwoma mężczyznami może być wartościowa, jeśli pozostają oni sobie wierni. Kardynał stwierdził też, że państwo powinno respektować związki partnerskie i regulować ich status prawny, a Kościół nie może przeciwko temu protestować. Nie może przeciwko temu protestować. Hej! To jest drugi po papieżu, nawet podobny. Też pewnie był jezuitą w Moskwie. To jest człowiek drugi po papieżu, wybrany na szefa takiej elitarnej rady, która ma odnowić kurię rzymską. Voilà. Jest odnowa na 4 zboczone fajerki. LGBT. Jest? Macie? Więcej dowodów? Na co ten kościół jest komu potrzebny? Nie będę tego rozwijał, bo to szkoda. Jedynie tylko dodam, że stosunek do homoseksualizmu, przedstawionego w Biblii jako zboczenie przeciwko naturze, przeciwko naturze, list do Rzymian, sam początek, odsyłam, niedowiarków, jest znakiem czasu, jest znakiem upadku cywilizacji. To właśnie tak Pismo Święte opisuje upadłą cywilizację, kiedy następuje perwersja, czyli odwrócenie wartości. Norma staje się zboczeniem, zboczenie staje się normą. A Kościół jest pomocnikiem. Nie wolno mu tego krytykować. Nie wolno protestować. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości na temat Kościoła katolickiego, zachęcamy do słuchania tego właśnie kardynała. On jest szefem też Kościoła niemieckiego i powiedział, że właśnie tak już będzie w Niemczech. Że to jest właśnie myśl odnowy papieża Franciszka i że Niemcy będą na szpicy IV Rzeszy. Tak będzie. Tak powiedział. Dziwimy się? Ja nie. Przesuniemy go. Jak się kończył fragment o soli? Co świat zrobi z tym kościołem? Bez soli? Który się upodobnił do rąbanki, którą miał konserwować, którą miał powstrzymywać przed upadkiem. To jest fragment końcowy 17 rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie wielka nierządnica
wielka prostytutka, jaką jest Kościół czasów ostatecznych, fałszywy Kościół czasów ostatecznych, który obejmie wszystkie religie, wszystkie najgorsze plugastwa ziemi, a jego głównym celem będzie pomoc władzy państwowej w steroryzowaniu całej ludzkości. To jest Kościół opisany w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Oczywiście, że ten Kościół ma krew na rękach prawdziwych uczniów Jezusa. To nie muszę dodawać, to tam sobie przeczytacie. I kiedy on już nierządną usługę w pełni odda rządowi światowemu, to co się z nim stanie? Dokładnie to, co z solą bez smaku, bez soli. To jest los końcowy tego Kościoła. Wcześniej, niestety, narobi on ogromnych szkód i spustoszeń w duszach, sercach i umysłach ludzi. Co się dzieje obecnie? A papież Franciszek już pakuje kalesony, żeby przyjechać do Polski i to zwodzenie kontynuować. A Polacy w swoim idiotyzmie przyjmą go jako Ojca Świętego, jako namiestnika Chrystusa na ziemi. To jest właśnie szczyt zwodzenia. To jest właśnie miara upadku narodu. Niech jedzie teraz na Wyspy Brytyjskie. Jaki z kolei Kościół jest potrzebny światu? Najpierw apostoł Paweł opisuje bardzo lokalny Kościół. Taki, wiecie, on był najbardziej zielony, chociaż zieloni na ostatnim zjeździe prosili, żebym nie jeździł po zielonych. No, to ja jestem człowiek, którego można prosić o różne przysługi, to nie będę jeździł. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, chodzi o Chrystusa oczywiście, aby stawić przed nim, widzicie, dziewicę czystą. Dziewicę czystą. Tu jest pewne odniesienie do takiego, no, tradycji wesela żydowskiego, że najpierw nastąpiło to zaręczenie, nie? Potem jeszcze czekała ta dziewica na Pana Młodego. Właśnie w przypadku Jezusa, poczęcia Jezusa, to miało to znaczenie, bo Maria była zaręczona, ale jeszcze nie poślubiona. Przychodzi Józef, czy tam mówią mu, w ciąży twoja kobita. A człowiek był dobry. To my nie będziemy jej kamienować, no bo wtedy takie prawo było Starego Testamentu. Dobra, niech idzie do ojca. Odprawiam ją, nie ma problemu. Nie? Smutno mi, ale no już człowiek przeżył w życiu różne rzeczy. Litościwy był. Nie? Dopiero Bóg musiał interweniować. Chłopie, to nie tak. Nie puszczała się. To jest Zbawiciel świata. I przyjmij, i zrób wszystko, jak trzeba. Nie? I tu mamy dokładnie podobną analogię. Nasze wejście w związek z Chrystusem, tu na ziemi, kiedy człowiek rozumie, Boże, jestem grzesznikiem, który zasługuje na Twój gniew, a Twój gniew objawia się w jeden sposób, wieczne potępienie, wieczne oddzielenie. Tam nie ma, że wiecie, trochę, no się pogniewa, przymknie oko i tak dalej. Zapłatą za grzech, nawet jeden, mój czy Twój, jest wieczne piekło. To jest Boża sprawiedliwość. Nie ma innej. Jeśli człowiek to zrozumie, że pomimo tego, że się starał, że tam dużo dobrych rzeczy zrobił, ileś tam książek przeczytał, ileś babć przeprowadził przez ulicę i tak dalej, to przed Bogiem zasługuje na piekło. Bo raz, przynajmniej raz, a wiecie, kto z nas raz zgrzeszył, no niech się zgłosi. Nie?
Jeśli to zrozumiesz, to to jest pierwszy krok do zrozumienia Ewangelii. Bez tego Ewangelia jest dla ciebie niczym. No, jakimś fajnym może taką legendą o dobrym Chrystusiku, który coś tam tego, śmego i owego. Dopóki sam nie zawyjesz z bólu i strachu przed piekłem i z bólu i strachu przed faktem, że jesteś oddzielony od Boga Wszechświata, od źródła wszelkiego dobra, szczęścia i wszystkiego, co możesz zamarzyć tak naprawdę. Dopiero wtedy, tak jak topiący się w morzu czy jeziorze, szczerze zawołasz: Jezu, ratuj, Jezu, zbaw. To jest właśnie chrześcijańskie nawrócenie. Jezu, ratuj. Tak jak ten łotr na krzyżu, nie? Który nie miał wątpliwości, co go czeka od ludzi, bo to już miał, za zabójstwa i rozruchy, grabieże i wszystko, został ukrzyżowany, ale wiedział też, że nie ma dla niego żadnej szansy po śmierci. Ale wiedział, że tu obok jest ktoś inny, ktoś niezwykły. Ktoś, kto całkowicie niewinnie wisi tu obok mnie. Przeżył całe życie, służąc ludziom, robiąc dobre rzeczy. Przed Bogiem i ludźmi. Wszyscy o tym świadczą. I mówi, że sam oddaje swoje życie za takich jak on. Za takich jak on. On jeszcze wszystkiego nie rozumie, nie kuma. Ale jedno mu zaświtało. Jeśli jest dla mnie jakaś szansa, to tylko u niego. I mówi, Panie Jezu, wspomnij na mnie, wstaw się, gdy będziesz u Ojca. Tylko tyle wykrzesał. Co było odpowiedzią? Obietnica samego Jezusa. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. To wystarczyło. Każdy z was, kto w ten sposób dzisiaj zwróci się do Jezusa, ma dokładnie tę samą pewność, że w tym momencie został wyrwany z obszaru, w którym żył, z księstwa ciemności i przeniesiony do Królestwa Jezusa na zawsze. Na zawsze. Wszystkie twoje grzechy, zarówno przeszłe, jak i przyszłe, choć były jak skrwawiona szmata, stały się białe jak śnieg, białe jak wełna dla tych, którzy śniegu nie znają. To jest właśnie to zaręczenie. Zaręczenie. Ale kiedyś dojdzie do pełnego spotkania, do wesela. Właśnie Księga Apokalipsy opisuje wesele baranka ze swoim kościołem, czyli z ogółem tych, którzy tak jak ten łotr na krzyżu zawołali: Jezu, ratuj. I dziewica może dotrwać, ta czekająca na wesele, w czystości bądź nie. Dziewica zielonoświątkowa, przepraszam, koryncka, miała z tym problemy niejakie. Nie? Inaczej mówiąc, jaki kościół jest potrzebny światu? Jaki kościół może odegrać rolę w świecie? Jaki kościół może rzeczywiście powstrzymać upadek cywilizacji? Czy powstrzymywać upadek cywilizacji? Czy kościół tego, jak on tam, Reinharda Franciszka, zwodziciela pierwszego, który mówi, że kościołowi nawet nie wolno sprzeciwiać się niemoralności? Nie wolno. Czy Kościół czysty? Odpowiedź jest oczywista. Tamten Kościół już nikogo przed nikim nie powstrzyma. Fragment, który... O, niektórzy z was byli na weselu, pewnie też ten fragment był czytany. No to przypomnijmy sobie. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Jaki Kościół potrzebny jest światu? To Jezus o tym zdecydował. Jaki Kościół on przygotował dla świata? Kościół pełen chwały, bez zmazy lub schazy lub czegoś w tym rodzaju. Święty i niepokalany. To nie Maryja ma być święta i niepokalana.
jak się w niektórych kościołach kłamie. Durnych ludzi. To się nazywa oduraczanie. To Kościół, czyli każdy z was ma być święty i niepokalany. To jest zadanie, jakie przed Kościołem postawił Jezus i to jest zadanie, do którego go w pełni przygotował. Zobaczcie, sam sobie Jezus przygotował taki Kościół. To jest zadanie dla Kościoła, aby był święty i niepokalany. To jest dość oczywiste. Jeśli Kościół ma zadanie być solą ziemi, czyli tym, który ma przeciwdziałać psuciu się świata, to musi świecić jak latarnia morska. Właśnie swoją świętością i niepokalaniem. Świętością i niepokalaniem, bez żadnej skazy. Zobaczcie, Kościół, który próbuje iść na kompromisy. A, bo teraz ludzie... No ja nie mogę, jak słyszę jakiegoś durnia w Kościele, który mówi, że świat się zmienił i my się teraz musimy zmienić. Już nie mówię jak ten Reinhardt czy jakiś inny Führer. No ale mówi, no że teraz no to młodzi potrzebują się wyszaleć. Przykładowo. No to my im szaleństwo zrobimy. Szalet tak zwany, żeby szaleli. Nie? I w wielu kościołach są takie strefy, że tu są starzy i tutaj, wiecie, ta normy są takie stare, a tu jest młodzież. I tam jest Sodomia i Gomoria. I wszyscy są zadowoleni, bo starzy mają święty kościółek i oni nie widzą, co na zapleczu w szalecie się dzieje. Jak słyszę takich mędrców, to mnie normalnie, wiecie, co? Przecież to jest zanegowanie wizji Kościoła Jezusa Chrystusa, który ma być do końca. Nie tylko przez pierwszą część narzeczeństwa. W siódmym miesiącu już nie musi. Do końca ma być święty i niepokalany. Tylko wtedy ma sens. A nawet więcej. Kiedy rąbanka leży w lodówce, ile trzeba soli? Można prawie nic. A jak rąbanka leży na słońcu 50 stopni, muchy, larwy, syf wszelaki, ile soli trzeba i jakiej jakości? To jest oczywista oczywistość. Kiedy, wiecie, społeczeństwo jest zdrowe z jakiegoś tam powodu, nie? Albo jeszcze nie wyszło z jaskiń daleko, nie czyta gazety wyborczej, czy różne tam są powody tego, że jeszcze jest zdrowe, to tam rola Kościoła nie jest tak istotna. Jeśli chodzi o upadek cywilizacji, jeśli chodzi o zbawienie, jest tak samo ważna. Ale upadek cywilizacji, obyczajów tak zwanych, już nie. Ale czym bardziej społeczeństwo jest upadłe, wtedy zobaczcie, jak ważne jest świadectwo świętego i niepokalanego Kościoła. Tym bardziej. Czyli nie kierunek upodabniamy się do świata, tylko wręcz odróżniamy się od świata. Wręcz jesteśmy dumni z tego, że nie idziemy tam, gdzie świat idzie. Jak idziemy? Prąd, prąd! Nie? Proste. Właśnie tak śpiewamy, tak idziemy. Staramy się, żeby to była konsekwencja w tym. Dobra. O, przepraszam. Czyli jakiego kościoła świat potrzebuje? Świętego i niepokalanego. Jeśli kościół straci swój smak, jest nikomu do niczego niepotrzebny i zostanie znienawidzony i w końcu podeptany. Ale jest jeszcze druga rola Kościoła. Proszę. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Kontekst jest taki, że chrześcijanie w Tesalonice boją się, że już przyjście Jezusa nastąpiło. Ktoś przez jakieś fałszywe, rzekome tam objawienia, przepowiednie świętej Hildy, Matyldy i tak dalej, namieszał im w głowach. No i apostoł Paweł prostuje. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Nie? Czyli widać, że w tej dziedzinie, w dziedzinie eschatologii, będzie bardzo dużo bzdur mówionych w świecie, także chrześcijańskim. Bo oni zostali zwiedzeni w kościele. Żyjąc w kościele zostali zwiedzeni. Paweł prostuje teraz to, co się w kościele w Tesalonice stało. Zapowiada odstępstwo, a potem objawienie się syna niegodziwości, człowieka niegodziwości, syna zatracenia, syna upadku. Zobaczcie, nie? Syna zniszczenia, zagłady i tak dalej. Nie? I dopiero później nastąpi przyjście Jezusa na ziemię. Przyjście Jezusa na ziemię. To jest bardzo ważne. Czyli mamy najpierw odstępstwo, czyli zwiedzenie. Ludzkość w miarę trwała przy zdrowych fundamentach, a przed końcem czasu zostanie odciągnięta od zdrowych fundamentów i zacznie budować swoje życie na przeciwnych, na chorych, na perwersji, na odwróceniu wartości. Dzieje się? Dzieje się, nie? I dopiero po tym wszechświatowym odstępstwie objawi się Antychryst jako Pan i władca całej ludzkości. Nie wcześniej, nie wcześniej. I zobaczcie, jak jeszcze mówi im o czymś, co oni wiedzą. To jest coś prostego. To nie jest tajemna wiedza na tajnych kompletach, pobudki pod stołem objawiana. To jest coś oczywistego. To jest oczywista oczywistość. Co powstrzymuje tego człowieka niegodziwości? Że dopiero się objawi we właściwym czasie. Rzeczywiście tajemna moc nieprawości już działa. Już działa. Ale do dzisiaj musi być tajemna. Do dzisiaj musi być tajemna. Pamiętacie ten film zrobiony o Brexicie? Jak on pokazywał strukturę Unii Europejskiej, strukturę rządów Unii Europejskiej. Nikt nie wie, kto tam rządzi. Zero odpowiedzialności. Jak zrobili to czy tamto, to kogo powiesić? Jakby była jakaś rewolucja, powiedzmy, kogo mają powiesić? No zawsze to, wiecie, była rewolucja francuska, wzięli króla, no nie powiesili go, tylko ciach, ciach, nie? No była jednoosobowa odpowiedzialność, z nim tam cały jego dwór, duchowieństwo, wszystkich tam, bach. A tu kto? No kogo? Nie ma. System tajemny. Tak zagmatwany, tak skomplikowany, tak rozmyty, żeby nie było wiadomo, kto, o co chodzi i tak dalej. Ale zobaczcie, że wszyscy razem oni wiedzą, gdzie iść. Wszyscy razem wiedzą, gdzie iść. O! Lud głupi i prosty zaraz szuka Żydzi. Cykliści. Rolkowcy! To oni na pewno! Aha, nie, no masoni i Bilderberg. My wiemy, że głową tego spisku jest właśnie człowiek niegodziwości. Ten przeciwnik, który wynosi się i tak dalej. Czyli rządcy
tego całego interesu są w świecie ciemności, są w duchowym świecie ciemności. I dlatego ci wszyscy, którzy z nimi są w jakiejś afiliacji, od razu wiedzą, co mają myśleć. Wcale im żaden Soros nie musi przelewu przesłać. Oczywiście przesyła. Oczywiście przesyła. Ale zanim przelew dojdzie, oni już wiedzą, jak mają szczekać. Oni już wiedzą. Z piekła rodem jest ten projekt i dlatego oni wiedzą. A chrześcijanie? Co wiedzą? Co wiedzą chrześcijanie? Co powstrzymuje ten cały interes, że on do dzisiaj musi działać w podziemiu? Do dzisiaj tajnie. Oni wiedzieli. Nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Dopóki ten, który teraz powstrzymuje to całe towarzystwo, nie zejdzie z pola. To nie jest tajemnica wielka. To jest osobowa odpowiedzialność, osobowa rola. Kiedy Jezus żegnał się ze swoimi uczniami, to oni płakali. To oni mówili, nie odchudź, nie przyjdzie to na ciebie. Papież to mówił. I nie ten zwodziciel z Moskwy, szkolony przez tych swoich jezuitów. Nie. Nie przyjdzie, nie odchudź. Jak to? Świat bez ciebie nie ma sensu. Prawda? No prawda. I co im Jezus odpowiedział? Pamiętacie? Ja odchodzę, ale przyjdzie inny pocieszyciel. Ojciec pośle go do was. I tam inny, to nie jest jakiś inny w sensie, jak dziecku na przykład weźmie ci i bawi się nożem, to mówisz, oj, dawaj ten nóż, dam ci inną, zobacz, ptaszek tam leci. Nie? Tak się dzieci załatwia. Nie? To nie chodzi o taką inność. Chodzi o inny, ale tego samego rodzaju. Możecie kiedyś to sobie przeczytać o Duchu Świętym, tam pisałem artykuł, tam są dwa takie greckie słowa, allos i heteros. Nie? Także nie będę rozwijał, w każdym razie tutaj, kiedy jest mowa o Duchu Świętym, chodzi o innego pocieszyciela, ale tego samego rodzaju. Dlatego w liście do Rzymian na przykład, jak Duch Święty się nazywa? Duchem Chrystusowym. Duch Chrystusowy. Jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Apostoł Paweł w 8 rozdziale poucza właśnie Rzymian. Dopóki ten, który teraz powstrzymuje, kto może skutecznie powstrzymać antychrysta? Tylko prawdziwy Chrystus. Na ziemi. Prawdziwy Chrystus nie mieszka w pałacu, w domu świętej Marty czy jakiejś innej, nie? Niektórzy tak sobie wierzą, no to oni niech już tam ludu słupska i tak dalej, niech szykują, co im tam ten papież zrobi. My wiemy, że Duch Chrystusowy mieszka w ciele każdego chrześcijanina. Zobaczcie, jak teraz to pasuje. Wy jesteście solą ziemi. Ten, który teraz powstrzymuje. Ten, który teraz powstrzymuje. Duch Święty, Duch Chrystusa. Chrystus w was, nadzieja chwały. Apostoł Paweł też tak mówi. Duch Święty żyje w każdym wierzącym, czyli w Kościele. Bo Kościół tu na ziemi to jest zbiór wszystkich wierzących w Chrystusa. Wierzących nie takich, wiecie, kulturowo, którzy się pojawili kulturowo w kraju chrześcijańskim i słyszeli kolędy, jak byli mali. Nie? To nie jest chrześcijanin. Chrześcijanin to jest ten, który się na nowo narodził. I o tym już mówiłem. Ten, który zawołał, Jezu, zbaw mnie, każdy osobiście. W tym momencie zostaje przeniesiony do Królestwa Jezusa, jeśli chodzi o duchową rzeczywistość, a tu zostaje włączony do Kościoła. Oczywiście gdzieś tam potem szuka
swojej drogi do jakiejś lokalnej wspólnoty, bo to się nazywa kościół lokalny, czyli kościół w Tesalonice, kościół tam w Koryncie, kościół gdzieś tam, czy wiele kościołów, jakie było w niektórych miastach. Ale jeśli chodzi o ciało Chrystusa, czyli o ten kościół uniwersalny, to w momencie, kiedy zwróciłeś się do Jezusa, zostajesz przez Niego umieszczony w tym kościele, a On zamieszkuje pod postacią Ducha Świętego w twoim sercu. I teraz, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Rozumiecie teraz, dlaczego mnie nie dziwi, że kraj anglosaski, który rzeczywiście wydał, można powiedzieć, nową jakość chrześcijaństwa. Niemcy wiemy, jaką jakość wydały. To można zobaczyć w Niemczech i w Skandynawii. To mniej więcej jest ta jakość niemieckiego chrześcijaństwa. Nie? Oni daleko nie poszli dalej. Zrobili sobie jeden ordnum, kościół państwowy, teraz papieżem będzie król i spokój. Anglicy podobną drogą poszli na początku. A później patrzą na tego Henryka VIII. Bóg to? Czy człowiek? No i mądrzy Anglicy przez człowiek. I to głupi trochę. W niektórych sprawach. W niektórych tam nie. Nie? Mówi, to jak? Człowiek będzie mi tu mówił? I tak dalej. I zaczęli se kombinować. A potem kupili se statek. Majowy kwiatuszek. To właśnie ci Angole. Ci sami. To dokładnie ich jakiś tam pradziadek. Z babcią. I stu paru innych. I pojechali. Za ocean. No i dalej to film Patriota se obejrzyjcie. Nie? Ulubiony film Mariana Kowalskiego, jak to ostatnio się pochwalił. Też się zdziwiłem. To właśnie ci Angole zrobili. I nie dziwi mnie, że hasło do wyjścia, hasło do przerwania tego antybożego, bezbożnego eksperymentu wyszło właśnie znowu z Anglii. To mnie w ogóle nie dziwi, patrząc na historię. Kiedyś by wyszło z Polski. Jakby nie została oduraczona przez właśnie jezuitów. Ale to już inna historia. Miejmy nadzieję, że właśnie żyjemy w tych czasach, kiedy Polska wróci na właściwe tory, jej historycznego miejsca w świecie, kraju wolności i sprzeciwiania się tyranii wszelakiej. To była nasza pozycja i rola w świecie. I z sukcesem przez kilkaset latśmy tę rolę wypełniali. Dopókiśmy nie zgłupieli i nie wybrali sobie arcykatolickiego króla, który zniszczył naszą cywilizację i wprowadził tutaj, zamiast wolności, kontrreformację. I to był koniec Polski. To jest rola Kościoła. Oczywiście nie jest to rola, którą Kościół sobie sam przyjął, bo tutaj to jest mowa o roli Ducha Świętego. Ale Duch Święty mieszka w każdym wierzącym. A kiedy dwóch lub trzech prawdziwych wierzących się zbierze, to jeszcze dodatkowo jest obietnica szczególnej obecności i działania Boga. To jest rola Kościoła. I teraz zobaczcie tych duraków w kościołach, którzy mówią, że chrześcijanie nie powinni się zajmować polityką. A gdzie antychryst przyjdzie, jeśli nie w sferze politycznej? Gdzie? Kubusie. Na koniec chciałem, żebyśmy przeszli do tematu po tym, jak mówiliśmy, jakiego kościoła potrzebuje świat. Jaka jest rola w tym znaczeniu największego konfliktu duchowego, jaki się w tej chwili rozgrywa. A na koniec chcę, żebyśmy przeszli do tego, jaki ten Kościół ma być.
co powinno charakteryzować prawdziwy Kościół Jezusa. No czysty i niepokalany, no fajnie. Ale co to znaczy? Proszę o przeczytanie tego dziwnego tekstu. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Dzięki. Pamiętacie takie przykazanie, znaczy jak Jezus pytany jest o najważniejsze przykazania, nie? Co tam mówi tym swoim Żydom? No, będziesz miłował tam Boga cały ten, nie? A później będziesz miłował, no kogo? No, bliźniego swego, nie? No co to za nowość? Jak to nowość było? Nie? No było albo i nie było. I raczej nie był. Jak tam mieli się miłować w tamtym przykazaniu? Jak siebie samego. Czyli miłością interesowną. Nie? Ty mi tak, ja tak, razem, to w Platformie Obywatelskiej miłość kwitnie, ta taka interesowna, nie? Ty mi dasz to, ja ci dam to i jakoś to będzie, nie? Oby ludziom żyło się lepiej. Wiadomo, którym. Jezus nazwał to nowym przykazaniem. Czyli tego nie było. Tego wcześniej nie było. Zanim on dał to przykazanie, tego na świecie nie było. Nie było takiego rodzaju miłości. Nie było takiego rodzaju miłości. Jak ja was umiłowałem. Tej miłości świat nie widział, tej miłości świat nie umiał, tej miłości świat nie miał. List do Rzymian mówi, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez kogo? Ktoś pamięta? Ducha Świętego i wracamy do tego samego. Nie? Że żeby Kościół mógł w ten sposób funkcjonować, musi mieć Ducha Świętego, nie? No bo to on jest źródłem właśnie tej nowości w sercu człowieka. Nie? Czyli tego nie było. To coś. Czyli miłość, którą teraz mają chrześcijanie. Nie dzięki temu, że są lepsi moralnie, że się wznieśli na wyższy poziom rozwoju cywilizacji czy ewolucji. Nie. Dostali to jako dar. Ta zdolność do tej miłości przyszła do nas jako dar nadprzyrodzony. To jest cud rzeczywiście, że człowiek z gnidy i chama może stać się w jednej chwili człowiekiem podobnym do Jezusa. Podobnym do Jezusa. Że ma już taki potencjał w sobie. Oczywiście on będzie go lepiej lub gorzej realizował, ale ma potencjał w sobie właśnie takiej miłości, jaką Jezus umiłował świat, jaką Jezus umiłował swoich uczniów. To każdy z was mamy to. Czyli to jest pierwsza rzecz, a to jest druga. Widzicie? Tego świadectwa świat potrzebuje najbardziej. Oczywiście Kościół ma różne mądre rzeczy mówić o Bogu, czyli głosić Jego objawienie, prawdy o Nim, nie? Ma głosić Ewangelię, czyli prawdę o zbawieniu, nie? Ma różne rzeczy robić, nie? Wszystko to prawda, ale jeśli nie będzie miał miłości, ona oczywiście jest najpierw wśród uczniów Jezusa. No, postrzegana. To jest ten kontekst, czy rodzina. Ale oczywiście nie jest zamknięta. Nie? Nie jest zamknięta w tym sensie, że nie jest ograniczona tylko do niewierzących. Nasza postawa, taką jak Jezus miał dla świata. I można by długo mówić o tej postawie, ale żeby
to tak krótko powiedzieć, to jest postawa bezmiernej ofiarności i bezinteresowności. Tego w świecie nie ma. Każdy, nawet jak próbować mu opisać Kościół, czy opisać to, co się dzieje, to zawsze szuka, ale co wy z tego będziecie mieli? Nie? Zaraz kombinuje, co oni z tego będziecie mieli? Aha, tu dali, to po to, żeby... żeby więcej wziąć. To patrz, sprytne ludzie to są, nie? Właśnie z jednym takim niedawno rozmawiałem. Jak ja was umiłowałem. Co Chrystus dostał od ludzi? W zamian. No, to droga krzyżowa, to wszystko, to właśnie jest to, co Chrystus za swoją miłość dostał od ludzi. Dostał od nas, bo tu my wcale nie możemy się, wiecie, gdzieś tam pozycjonować w ten sposób. A to Żydzi zabili Jezusa, a nie my, Polacy. To by go na złotego rumaka wstawili i tam wozili do sanktuariów wszystkich, nie? A potem by go wstawili na cokół i zrobili Chrystusem królem na samej granicy. 30 ileś metrów by go tam skamienowali, nie? To coś, to ja nawet tego nie będę definiował, bo to po prostu każdy z nas ma. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. I teraz, kiedy to do mnie dotarło, jak bardzo świat tego potrzebuje? Nie, no my to wiemy, to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, to co mówię, nie, takie proste sprawy. Ale kiedy do mnie dotarło, jak bardzo świat jest spragniony takich właśnie niezwykłych dla niego odruchów miłości, to kiedy byłem na zjeździe właśnie naszych telewidzów, czyli was też po części, bo część z was mnie ogląda, nie? Gdzieś około 20% wszystkich uczestników to byli ludzie zbawieni. Czyli mający Ducha Świętego, mający tę miłość i tak dalej. I zobaczcie, że w ciągu kilku godzin stało się coś, że cała ta wspólnota ludzka, gdzie tylko 20% stanowili chrześcijanie, nagle żyła jak przyjaciele, jak rodzina. Nie bardzo chcieliśmy wyjeżdżać. I my od nich, i oni, i wy od nas. Jak się to udzieliło, to coś, co jest w was, jest w każdym prawdziwym chrześcijaninie. A świat do tego tęskni. Świat płacze, żeby nie ma tego. Nie ma w rodzinach, nie ma na swojej ulicy, w swoim bloku, w swoim stowarzyszeniu, partii czy czymś tam jeszcze. Nie ma tego. No bo skąd? Jak Bóg nie dał? No to nie mają. Nie mają. Ale tęsknią. Bóg stworzył to miejsce w każdym człowieku, że on, choć sam nie ma jeszcze zdolności okazywania tej miłości, to tęskni za nią. Dlatego zobaczcie. O, świat to pozna. Świat nie ma tej miłości, ale ją rozpozna w was. Widzicie? On jej nie ma jeszcze, ale ją rozpozna. Czyli on tego świadectwa od nas najbardziej potrzebuje. Właśnie świadectwa miłości wzajemnej, która też oczywiście nie wyklucza, tylko wychodzi do i zaprasza wszystkich. Tak. Chodź. To tak jak w liście do Koryntian jest mówi, to tak jakby przez nas Bóg wołał. Pojednaj się z Bogiem. Nie? I tu uwaga. Miłość można próbować podrabiać. Niektórzy sprowadzają miłość do konkretnych zachowań. Proszę o ocenę Boga w tym temacie. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Dzięki. Widzicie? Piękne, szlachetne, wzniosłe, pełne podziwu i uznania, w gazetach by o tym można pisać. Czyny są tu opisane.
Z jakim zakończeniem? Bez happy endu. Czyli miłość to jest coś więcej niż te czyny. Oczywiście miłość zawiera te czyny, ale gdzieś w sercu jest motywacja. Tak jak ja was umiłowałem. Nie? Jeśli możesz dowolne czyny charytatywne, kościelne, tu charyzmatyczne, jakie tam sobie wstawisz, wyczyniać. Ale jeśli nie idziesz za tym, co właśnie Bóg dał do naszego serca, czyli za miłością Bożą, to ani ci nic nie pomoże na koniec, a też byłbym niczym, byłbym jak cymbał brzmiący, bardzo brzydko. Byś był cymbałem. Bym był cymbałem. Bardzo ostry język. Bezbożny. A ja mówię tylko Kubusie Puchatki. Niekiedy idioci. A tu jest o cymbałach normalnie, nie? No nic. To tylko, żebyście wiedzieli, że mogą być ludzie, którzy będą czyny chwalebne robić. I będą to robić z innych motywacji niż miłość. Czyli na pokaz, dla korzyści. No, gdzieś mniej więcej tu się to wyczerpuje. Przechodzimy do ostatniej księgi Biblii, już do końca. To jest list do kościoła w Efezie. Jest ten kościół wychwalony za bardzo poprawną myśl teologiczną, za poprawną moralność, jaką przestrzega. Czyli pod tym względem rzeczywiście świeci. Ale zobaczcie, co Jezus mówi. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twą miłość. Widzicie spójność? Chociażbyś wszystko robił, miłości nie masz. Nic ci to nie pomoże. Wcześniej same pochwały, lecz mam ci za złe. Wspomnij więc i nawróć się, bo jeśli nie, to będą kłopoty. Czyli zobaczcie, że miłość to jest czynnikiem kluczowym w Kościele. Kolejny przykład. I Kościół w Filadelfii. To jest Kościół czasów ostatecznych. To jest Kościół po Brexicie. Jakiś czas po Brexicie. Nie wiemy ile. Filadelfia to jest właśnie miłość braterska. Sama ta nazwa wskazuje, dlaczego ten kościół jest bez żadnej nagany. Bez żadnej nagany. Przeczytaj proszę, Michale, co Jezus powiedział do tego kościoła. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Dzięki. Oto sprawiłem i oto sprawię. Dwa aspekty czasowe. To już jest. Przed tym kościołem otwarte są drzwi. I to już wielokrotnieśmy interpretowali. Drzwi do niesienia prawdy o Bogu zgubionemu światu. Czyli drzwi do głoszenia Ewangelii. To już Bóg sprawił. Sam Jezus to sprawił. Oczywiście, że ten kościół ma tę miłość, którą Efezjanie stracili. Nie będę mówił, bo to rzecz oczywista na zasadzie zaprzeczenia. Ale powiem o tych dwóch cechach tego kościoła, jeśli chodzi o służbę zewnętrzną. On rzeczywiście jest jak ta latarnia morska. On rzeczywiście, czyli jak światło dla wszystkich, którzy szukają orientacji w tym świecie. On rzeczywiście jest jak ta sól, która powstrzymuje upadek. Zatrzymuje upadek cywilizacji, świeci i jaśnieje w tym świecie. Jezus sprawił, że dla tego kościoła, pomimo jego niewielkiej mocy, zobaczcie, to nie jest wielka organizacja religijna. Bo jaka jest? Niewielka. No jak niewielka, to niewielka. Co jest wielkie w Apokalipce, w Apokalipsie? Wielka. No i tyle. To jest wielkie. I tam jest złota. I tam jest purpury.
i wszystkiego innego, czego szukają jej adoratorzy, czyli tyrani ziemi. A Kościół Jezusa Chrystusa jest niewielki. Kościół Jezusa Chrystusa czasów ostatecznych jest niewielki. Ale czym jest wielki? A raczej kim jest wielki? Oto sprawiłem, nie naszą mocą, to Jezus sprawia otwarte drzwi przed nami. I jeszcze sprawi, jeszcze tego nie widzimy, że Kościół diabła, przywódcy Kościoła diabła zobaczą, w czym uczestniczą i przyjdą. No, pisze, że będą musieli. Nie wiem, jak to się stanie, nie obchodzi mnie to. To ich dzieło. I przyznają, że ja ciebie umiłowałem. Tym bardziej, jeśli ci najgorsi wrogowie Boga, czyli z kościoła szatana, to przyznają, to tym bardziej ci, dla których te otwarte drzwi świadectwa tego kościoła zostały przez samego Jezusa wykute czy wyważone. Oto ja otworzyłem tak te drzwi, że żaden, i tu wstaw jakąś obelgę właściwą, nie zamknie tego, nie zniszczy tego. Wielu będzie próbować, ale nawet nie podskoczą. Radzę wam, nie próbujcie, bo nie z nami zadzieracie i nie z nami będziecie mieć do czynienia. Jeden już spróbował, biskup Życiński. Cały świat jest w jakimś przededniu. Nie wiemy, czy 1000 przededniu, czy 2000, czy 5, nie wiemy. Wyglądało to źle przed piątkiem. Wyglądało to bardzo źle. Wiecie, media społecznościowe, od których zacząłem, to jest kolejna faza zwodzenia świata. To jest doprowadzenie najpierw do globalnej wioski, czyli że wszyscy myślą, o tak, to samo, w jednej chwili myślą jak pies Pawłowa, a potem, co prorokuje profesor Zybertowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podłączą im do łbów elektrodę i wtedy już nie będą mieć wyboru. Będą myśleć, co elektroda poda. Kiedy to nastąpi? Nie wiemy. Brexit? To jutrzenka w tunelu. To, co wcześniej, mówię, zrobił YouTube i już taką nachalną, bezczelną, karalną, bo wiecie, to jest użycie dzieci, czyli praktycznie normalnie, to oni już by gnili w pierdlu po takim filmiku, demoralizujący całym świat. A co się stało? No, zdjęli serduszko i nic. Widać, że już system sprawiedliwości nie działa. Prawa jest, rzecznik praw dziecka. Słyszeliście, czy ten jełop się wypowiedział? Że prawa polskich dzieci zostały naruszone? Że ich tożsamość seksualna została zaburzona, czyli jedna z największych orientacji, najważniejszych orientacji w życiu dziecka, została zaburzona przez lewaków? Nic? Nic? Czy widzicie, jak źle jest? Ta próba nadchodzi. Ta próba dzisiaj jest bliżej niż w piątek. To z matematyki wynika. Nie wiem i kiedy, ale dzisiaj. Świat jest bliżej tej próby. Ty jesteś dzisiaj bliżej tej próby już o kilka dni. Ona się zbliża. Zobaczcie, co Jezus obiecał swojemu Kościołowi. Dlatego my sobie tak śmiało poczynamy. Dlatego, kiedy mówimy o czasie apokalipsy, który się zbliża wielkimi krokami, my się nie boimy, bo mamy te obietnice. Ja zachowam cię, ja cię uratuję.
w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. W innym miejscu, w liście do Tesaloniczan, apostoł Paweł mówi: radujcie się i zachęcajcie się. Im bliżej widzicie, że ten dzień się przybliża. Dla chrześcijan to jest dzień szczęścia. Dla chrześcijan to jest dzień spotkania ze swoim Panem. Wchodzimy na salę weselną wtedy, a tam już czeka na nas oblubieniec. Bardzo bym chciał, żebyście czekali razem z nami. Na koniec kilka ogłoszeń, głównie do was, do tych z was, którzy nas oglądają. Dzisiaj startujemy z nowym programem. Dziś już niedługo, o 17:00. Jak nazwać? Pogotowie rodzinne. Nie mamy chyba jakiegoś jeszcze slajdu tutaj, żeby można pokazać pogotowie rodzinne. Czy też, jeśli mamy, to poproszę. Mamy programy polityczne, mamy programy stricte duchowe, mamy programy dyskusyjne, a teraz wystartujemy z cotygodniowym programem rodzinnym. Dziś będzie o ojcach. O jakim ojcu marzy twoje dziecko? Dziś o 17:00 będziecie mogli zadawać równolegle pytania na czacie i tam też będą odpowiedzi. Także to jest taka nowina na dzisiaj z okazji Dnia Ojca. Codziennie o 21:00 w każdy dzień, święto, nie święto, ktoś z nas dyżuruje na Skype'ie, czekając na wasze pytania. Jeśli macie jakieś problemy z tym, w jaki sposób przyjść do Jezusa, w jaki sposób otrzymać od Niego zbawienie. Codziennie przez pół godziny, 21:00, 21:30 naszego czasu na Skype'ie, idź pod prąd, kontakt, jakoś tak jest ta nazwa, ktoś z nas czeka na wasz telefon, by wam pomóc. Ale dodatkowo zrobiliśmy pilotażowo taki projekt Studium Biblii przez właśnie Skype'a. I to rzeczywiście się da. Były tam osoby z różnych części Europy, czyli głównie z tej szczęśliwej Wielkiej Brytanii i także z Polski. Łączyliśmy się z Lublinem i to się dało. Dlatego teraz zapraszamy was do dwóch kolejnych grup. Jedna grupa to będzie dla małżeństw, czyli i tu niekoniecznie obie strony muszą być wierzące. Nawet mogą być niewierzące. Jeśli chcecie zobaczyć, co Biblia w takim jakimś dużym skrócie mówi o chrześcijańskim małżeństwie, jak ono powinno funkcjonować. Także zgłaszajcie się albo na maila, albo też na ten adres kontakt. A drugie studium Biblii będzie dotyczyło takich podstaw pójścia za Jezusem. Ale zawsze co innego, kiedy rozmawia się tylko z kimś, a co innego, kiedy studiuje się fragmenty Biblii w małej grupie, gdzie jest możliwa interakcja. No tu dzisiaj już interakcji wam nie dam, bo już i tak czas przekroczyłem. Zapraszam was jutro na 13:00. Można zadawać pytania, ponieważ to, o czym dzisiaj mówiłem, to czysta polityka. Także i na programie politycznym możemy o tym rozmawiać. A jeśli nie, to zapraszam w środę na 19:30 na warsztaty biblijne i tam zawsze około pół godziny przeznaczam na odpowiedzi na wasze pytania. Także to, jeśli chodzi o ogłoszenia. Dzisiaj was żegnamy, my jeszcze sobie tu pośpiewamy, a oczywiście możecie jeszcze zostać przez chwilę z nami. Mateusz, jeszcze nie wyłączaj naszej transmisji, ale jak skończymy śpiewać, to już was pożegnamy, a my tu będziemy sobie dalej rozmawiać, dyskutować, jeść, a potem oglądać mecze, bo sport w naszym kościele ma znaczenie eschatologiczne. Co, Radku, zaśpiewamy? Jesteśmy ziemi solą, gdy zwietrzeje, na nic jest. Do niczego się nie przyda, ludzie ją wyrzucą w myśl.
naszych dzieci zdamy, chwalimy Ojca, który w niebie jest. Żaden człowiek świecy nie zapala, aby potem ukryć ją. Pragnie, żeby ją widzieli stara ci, co wejść do środka chcą. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak my chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak my chwalili Ojca, który w niebie jest. My jesteśmy światłem tego świata, nigdy nic nie skryje go. Kto miłuje szczerze swego brata, Boży blask roztacza w krąg. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. O jednym ogłoszeniu zapomniałem. Za tydzień zapraszamy Was na chrzest. Nie ma jeszcze dużo tych chrztów w naszym kościele, ale tu zbiornik wodny zrobiliśmy, czyli Zalew Zembożycki i parę jezior mamy w okolicy, żeby być przygotowanym, jakby tak tych wielu z Was chciało te chrzty przyjmować, to oczywiście sucharek. Także za tydzień o 12:30 spróbujemy się przenieść w plener. Bądźcie wyrozumiali, bo nie wiemy, jak tam zdobycze technologii po tych wsiach i wioskach, gdzie te zbiorniki wodneśmy tam przygotowali. Także mam nadzieję, że uda nam się połączyć. 12:30 za tydzień będzie chrzest. Ilu osób, to jeszcze nie wiemy, ale kilku. Zobaczycie, jak to wygląda w biblijnym kościele. Płoną ogniska w świecie, o ludzie, czy już wiecie, że nowa miłość zmieni stare oblicze ziemi. Czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie. Czuwajcie, czuwajcie, ta miłość jest jedyna. Odtąd me serce daję dla wszystkich dookoła. O dobroć mówi uśmiech. Czuwajcie, czuwajcie, Chrystus z nami wszędzie. Czuwajcie, 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 miłość panować będzie. Czuwajcie, 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 od siebie. Czuwajcie, 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 ta miłość jest jedyna. Nie słyszę podziękowań od Mateusza.